Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Q&A tematycznego. Możecie się zastanawiać, o co tutaj chodzi, przecież Q&A to zawsze są pytania i odpowiedzi. I oczywiście tutaj też tak będzie, tylko że będę segregował to w kategorie. Jeśli Q&A będzie nazwane Eucharystia, no to będą pytania tylko dotyczące Eucharystii. Jeśli będzie się nazywało modlitwa, no to będzie tylko o modlitwie. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego zapraszam Was do tego, abyście się wsłuchali i zadawali pytania pod tym filmikiem, aby powstał kolejny odcinek, na przykład modlitwa 2. Modlę się już trzeci rok i nic nie jest lepiej, tylko coraz gorzej. Mój stan się pogarsza z miesiąca na miesiąc. Znajomi już o mnie zapomnieli, dbałam jak umiałam o te relacje, ale niestety na odległość jest mi ciężko. Modlę się tak jak umiem, szukam Boga jak umiem. Nie piszę tego, żeby narzekać, tylko zastanawiam się, co jeszcze mogę zrobić. Co możesz zrobić? Po pierwsze, po prostu dalej się modlić, a po drugie, szukać różnych sposobów modlitwy. Dlatego, że każdemu inna modlitwa pomaga. Tak, dobrze powiedziałem, ponieważ modlitwa nie jest tylko kwestią tego, aby Pan Bóg się dobrze wsłuchał, ale również, aby formowało się nasze sumienie. Także, jak to mówimy potocznie, jeden lubi ryby, drugi lubi grzyby, a nawet więcej. Jednemu pomoże jedno, a drugiemu pomoże drugie. Dlatego, jeśli do tej pory modliłaś się na przykład tylko własnymi słowami, no to może pomóc się nurę różańcu. A jeśli modliłaś się koronką do Bożego Miłosierdzia, to może warto sięgnąć po litanie. Wydaje mi się, tak osobiście mam takie doświadczenie i zresztą też to potwierdza Kościół, że szczytem modlitwy jest Eucharystia. Dlatego kieruję Ciebie do mszy świętej, abyś zgłębiła jej duchowość, aby nie była ona tylko dla Ciebie jakąś jedną bryłą, ale żebyś mogła potraktować ją jako Twoje indywidualne spotkanie z Panem Bogiem. I Janusz to pomoże. Anusz rozwiąże. Także zachęcam. Szczęść Boże. A co jeśli się modlę i jest jeszcze gorzej? Oczywiście może być Twoje takie subiektywne odczucie, że poprzez modlitwę jest gorzej, ale raczej chodzi o Twoje nastawienie. Nigdy po modlitwie nie jest gorzej. No, co najwyżej, jakbyśmy powiedzieli, że modlimy się długo i powoli tracimy nadzieję albo się zniechęcamy i wtedy pojawiają się nasze negatywne emocje. Ale to jest naprawdę tylko i wyłącznie to, co się rozgrywa w Tobie. I no, nie powiem nawet, że tylko, bo wiemy, że odbieramy świat subiektywnie. Więc jeśli czujemy coś negatywnego, to nawet jeśli obiektywnie coś się poprawia, to nam jest źle. Dlatego jedyne, co mogę Tobie powiedzieć, uspokój emocje. Może na chwilę się zatrzymaj, zmień typ modlitwy, może wejdź na jakieś rekolekcje i pozwól trochę od innej strony sobie zobaczyć tę modlitwę. Ona naprawdę pomaga. Tylko, jak to w wypadku rzeczy bardzo skomplikowanych, to wymaga czasu. Czy Bóg słyszy każdą modlitwę? Tak, słyszy Pan Bóg każdą modlitwę, nawet najgorszego grzesznika, nawet osoby, która źle się modli, nawet tych, którzy go nie lubią, nawet którzy go nienawidzą. Pan Bóg słyszy wszystko. Chyba że my nie chcemy, aby On słyszał, to wtedy nie będzie się nam narzucał. Tylko pytanie, jeśli się modlimy, czyli mamy kontakt do Niego, jakoś próbujemy nawiązać połączenie, no to jak możemy jednocześnie w tym zbiorze połączyć niechęć, aby On nas słuchał i jednocześnie jednak wypowiadanie czegoś do Niego? Nie, to jest absurd. Dlatego kiedy modlimy się, czyli mówimy do Boga, to po drugiej stronie jest adresat naszych słów. I to naprawdę podnosi na duchu. Nikt nigdy nie wytłumaczył, na czym polega modlitwa. Tak naprawdę to Kościół od początku swojego istnienia ciągle tłumaczy, na czym polega modlitwa, no i nie wyczerpał tematu. Niektórzy może w sposób zbyt teologiczny, zawiły, trudny o tym mówią, więc domyślam się, że chodzi Tobie, aby dać taką definicję, jakieś takie wytłumaczenie, które będzie bardziej zrozumiałe. Według mnie modlitwa to jest po prostu rozmawianie z kimś, o kim wiem, że mnie kocha. Zresztą to nie są moje słowa, tylko słowa świętej Teresy z Avila. I pod nimi się podpisuję bardzo mocno, bo gdybym nie wierzył, że po tamtej drugiej stronie jest ktoś, kto dobrze mi życzy, to bym się zastanawiał, czy akurat do niego mam skierować moje prośby, czy raczej na przykład nie skupić się tylko na tym, że mam włożyć swoje całe siły w to życie i problem zostanie rozwiązany. Nie, uważam, że tamten jest kochający, że mu na mnie zależy, po kolejne ma moc, aby zmienić
sytuację, w której się znajduję. To też wymaga wiary w wszechmoc Boga, abyśmy nie mówili, wiesz, Panie Boże, ja się modlę, ale ja tak do końca nie wierzę, że Ty jesteś w stanie coś zrobić, bo życie wygląda tak, jak wygląda, to co Ty mi tutaj będziesz mówił? Ja wiem, jak jest. No to jak wiesz, no to po co się modlisz? Jeśli jesteś zamknięty na to, że On może coś zmienić, no to w ogóle po co ten wysiłek? Najpierw trzeba założyć. Panie Boże, jesteś kochający, chcesz zmienić moją sytuację i jesteś ją w stanie zmienić. I kiedy mam tę ufność i wtedy, kiedy powierzam autentycznie Mu swoje życie, no to wtedy może się coś zmienić. A tak to będzie tylko takie po prostu sobie pogadanie i z założeniem i tak Ciebie nie dopuszczę do życia. No to po co? Pan Bóg nigdy nie wysłuchuje moich prośb. Modlę się jak szalona, czasem już nie mam sił i tchu do dalszej modlitwy, a mimo to Bóg nie zwraca na to uwagi. I ja wiem, że modlitwa to nie jest koncert życzeń i że nie wszystko, co prosimy, to dostaniemy, ale tak bardzo potrzebuję Bożej pomocy. Całe życie walczę z depresją, czasem nie mam już sił dalej żyć i się modlić. Pan Bóg nigdy nie wysłuchuje moich prośb. No tak jak we wcześniejszym pytaniu, tylko tutaj zostało ono bardziej doprecyzowane, opowiedziana historia danej osoby. Na pewno Pan Bóg słyszy Twoje modlitwy, tylko może Ty nie dostrzegasz tego, jak On to rozwiązuje, albo to są tak złożone sprawy, że są wydłużone w czasie. I tutaj polecam Tobie takie ćwiczenia. Spisz sobie wszystkie rzeczy, które chciałabyś od Pana Boga otrzymać i powiedzieć, dlaczego one są dla Ciebie tak bardzo ważne, i uzmysłowić sobie, czy one są tak naprawdę konieczne i te niekonieczne skreślić, a te konieczne zostawić, zamknąć w kopercie, schować gdzieś tam głęboko w biurko i za rok do nich powrócić. I uczciwie zobaczyć, jaki procent z tych rzeczy po roku został zrealizowanych. Gdzie poszłaś chociaż o kilka kroków i zobaczysz, że skutki mogą być rewelacyjne. Bo zbawienie, bo nasze nawrócenie, bo poprawa naszego życia odbywa się po prostu w czasie. Mam takie wewnętrzne pytanie, co zrobić, żeby modlitwa była skuteczna? O skuteczności modlitwy to można by było mówić i mówić, ale wydaje mi się, że najlepiej można to wyrazić poprzez modlitwę Ojcze Nasz. I właśnie ona pokazuje pewną chronologię potrzeb i też chronologię rzeczy, o których Bóg chce, abyśmy my się modlili oraz sposób, jaki mamy się modlić. Dlatego, aby była skuteczna modlitwa, przede wszystkim trzeba uznać, że Bóg jest Ojcem, jak mówimy w Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Czyli adresatem moich modlitw jest ktoś, komu niesłychanie na mnie zależy. I kiedy w to nie uwierzę, to ta modlitwa będzie nieskuteczna, no bo będę je wysyłał do kogoś, kto jest nieważny, kto gdzieś ma jakąś inną funkcję niż powinien mieć, czyli nie jest wszechmogącym Bogiem Ojcem. Mówimy o tym, że On jest w niebie, czyli że nie zakładamy, że On będzie działał po ludzku, będzie działał w sposób niebiański, będzie działał swoimi sposobami, według swojego spojrzenia, innymi drogami. I zobaczmy, że jest w nas taka pokusa, aby powiedzieć, Panie Boże, ja chcę, abyś Ty coś zrobił, ale tylko według mojego pomysłu. Ja dam Tobie wytyczne, jak ma się to wszystko odbywać. A poza tym układem, który ja zarysuję, to nie, niech się to nie odbywa, bo ja mam lepszy na to pomysł. Więc nawet już te dwa punkty z Ojcze Nasze moglibyśmy tak kontynuować. Kiedyś na pewno nagram całą katechezę na temat tej modlitwy. Możemy znajdować odpowiedzi, co zrobić, aby ta modlitwa była skuteczna. Skoro Bóg wysłuchuje naszych modlitw, to skąd tyle męki, cierpień, choćby w trwających wojnach, w cierpiących niewinnych dzieciach i tak dalej? Przecież nieustannie Kościół modli się o pokój na świecie za chorych, za cierpiących. Wolna wola człowieka. No i wiem, powiem, no tak, no to już teraz usprawiedliwiamy Boga, bo ta wolna wola najlepiej wziąć i w ogóle usunąć to pytanie na bok. Nie, no ale taka jest prawda. Bo zobacz, kto atakuje tych ludzi? Atakują ich inni ludzie, którzy chcieli czynić zło. I Pan Bóg, zobacz na totalitaryzmy, w pewnym momencie doprowadza, że one upadają, że pojawiają się jacyś ludzie, następują jakieś decyzje, które wyprowadzają ciągle świat na prostą. I pewnie gdyby nie Boża ingerencja, to już w ogóle byłaby jakaś masakra, jakaś bomba atomowa by spadła. A jednak
jednak świat nie został zniszczony całkowicie, tylko ciągle gdzieś tam się jakoś się odnawia, ciągle jakoś są podejmowane nowe próby, więc trzeba na to spojrzeć z nadzieją, że Pan Bóg potrafi pisać prosto po krzywych liniach historii, które są krzywione przez człowieka i on swojej delikatności, z racji na jego wolną wolę, musi trochę te procesy wydłużać. Sam często kombinuję i myślę, która modlitwa jest lepsza, która lepiej zadziała. Wydaje mi się, że nie ma podziału na modlitwy bardziej skuteczne i mniej skuteczne, tylko niektórzy ludzie, dlatego tak potocznie się nazywa niektóre modlitwy bardziej skutecznymi, lepiej wykorzystują pewną formułę, ponieważ ona wzbudza w nich większe zaufanie, dziś wymaga większej systematyki, na przykład nowenna pompejańska, i przez to efekty są lepsze, bo przy niej lepiej się formują. No i obok tego, oprócz tego oddolnego spojrzenia, również warto spojrzeć na wstawiennictwo. Że niektórzy święci, może tam w niebie, nie wiem, mają jakiś lepszy kontakt z Panem Bogiem, albo są wyprofilowani pod kątem jakiejś rzeczywistości, że jeśli chodzi o daną sprawę, to się módl poprzez tego, a jeśli chodzi o inną, to módl się poprzez tamtego. Może o to chodzi. No nie wiem, ciężko powiedzieć, ale na pewno tradycja taka szczególnie ludowa, taka zwyczajowa, zapisała niektóre modlitwy, które się po prostu sprawdzają w danych kwestiach. Więc warto nadstawić ucha, popytać ludzi, poczytać różne świadectwa i pójść różnymi drogami i w pewnym momencie na pewno natrafimy na taką, która poruszy i nasze serce, i serce Pana Boga. Szukam odpowiedniej formy modlitwy i zastanawiam się, czy taka modlitwa formułkami różaniec, litania, nowenne, czasami klepana bez zastanowienia, jest wysłuchana przez Boga, czy może modlitwa wypowiedziana własnymi słowami. Uważam, że powinniśmy korzystać z jednej i z drugiej formy, czyli zarówno trochę się pomodlić własnymi słowami, jak i również tymi tradycyjnymi. Dlaczego? I tutaj konkretne argumenty. Tradycyjne są modlitwami Kościoła, zapisane w historii wspólnoty wierzących, są sprawdzone, wynikają z pewnych doświadczeń pokoleń ludzi, są czasami objawione w różnych prywatnych objawieniach, czasami są wyciągnięte z Pisma Świętego i mądrze przez jakiegoś świętego opracowane, albo bazujące na Słowie Bożym, więc warto z tego korzystać, ponieważ jeśli się sprawdzało, no to dlaczego ta formuła by nie miała się sprawdzić w moim życiu? Ale obok tych regułek polecałbym również, aby mieć osobistą relację, więź z Panem Bogiem poprzez moje słowa, bo każdy wysławia się inaczej, każdy czuje inaczej i każdy w danym momencie też ma różne sytuacje, więc fajnie po prostu powiedzieć Panu Bogu z serca, co mi się podoba, czym się raduje, co mnie denerwuje, czasami nawet i się sfrustrować i powiedzieć o tym Panu Bogu, a nie tylko kryć emocje i mówić, ja tam swoje rzeczy przeżywam i niech tak będzie, jak jest, a Panie Boże, Tobie powiem tylko wylukrowane słówka. Nie, bo wtedy to traci sens. Nie, trzeba jednego i drugiego, czyli regułka plus moje osobiste doświadczenie ubrane w szatę moich słów, bo wtedy to jest jeszcze bardziej intymne i może jeszcze bardziej zachwyca Pana Boga. Polecam połączenie. No dobra, ale dziecko, które mówi chce, nie mówi, ale Twoja wola niech się ustanie, jest rozłuszczone, zagniewane lub smutne, jeśli nie dostanie tego, co prosi. Traci też wiarę, że dostanie, o co prosi w ogóle. Jak dla mnie tu jest sedno problemu? Rzeczywiście to, że chcemy inaczej niż Bóg, jest problemem, jakby nie patrzeć, ponieważ Pan Bóg wolałby, abyśmy poszli Jego drogami. Ale też nie można patrzeć na Niego jako na takiego twardogłowego, który dopuści tylko i wyłącznie jedną opcję, że musisz iść według mojego sztywnego pomysłu, wpisać się w jakieś katolickie ubranko i konkretnie tak, a nie inaczej robić, tylko daje nam wersje pośrednie, przybliża nam różne rzeczy. Więc modlitwa jest z jednej strony poznawaniem myśli Pana Boga, Jego pomysłu na nasze życie, jak to pięknie nazywamy po katolicku, ale również jest pewną prośbą, aby wyszedł ku nam. I na tym polega dialog, że spotykamy się po środku. Oczywiście Pan Bóg nam nie da takich rzeczy, które będą dla nas niekonstruktywne, nietwórcze, ale czasami da wersje pośrednie już na początku, aby gdzieś nas przybliżyć.
Nie? On jest właśnie takim mądrym wychowawcą, więc polecam, aby się modlić i żeby wypatrywać, aby mieć otwarte oczy. Więc nie tylko kwestia odmówionych różańców i tej intensywnej modlitwy, bo ja tutaj pokażę, tylko też jest tutaj bardzo ważne, abyśmy brali i potrafili dostrzegać te znaki i przez to się do Niego przybliżać i cieszyć się, że już część nam dał, że jakąś część zasłony odsunął. No to ciekawa rzecz. Skoro Bóg, Ojciec, Tata wie, czego nam potrzeba i modlitwa może być prosto od serca, zgadzam się. Jednak jakie znaczenie mają modlitwy grupowe, modlitwy w intencji przed chorej osoby, o deszcz w czasie suszy i tak dalej. Jednak jest potrzebna ta magia i wzniosłość, bo przecież tego typu modlitwy stają się ważniejsze, większe i wręcz metafizyczne. A msze gregoriańskie? Racja najbardziej uprzywilejowana jest modlitwa serca konkretnego człowieka, bo ona wynika z więzi konkretnej osoby do Pana Boga. Ale też niesłychanie wielką wartość, nawet nie powiedziałbym, że mniejszą, ale inną, taką dopełniającą, ma modlitwa innych osób za daną osobę. Czy to poprzez msze gregoriańskie, kiedy dana osoba umrze i te osoby mogą się wstawić za nią Pana Boga poprzez Najświętszą Eucharystię, czy poprzez modlitwy jakieś wspólnotowe, jakieś, nie wiem, modlitwy, które pokazują, że dana grupa niesłychanie chce, aby coś się wydarzyło w życiu bliskiej dla niej osoby. Sam Jezus powiedział, że byśmy się za siebie wstawiali, albo apostoł Paweł, abyśmy nosili brzemiona innych. Czyli żebyśmy nie tylko traktowali siebie jako indywiduum i ja Bóg jest najważniejsze, a inni są obok mnie, tylko że razem idziemy do Pana Boga, że jako Kościół się zbawiamy. Zobacz, że Pan Bóg nie powiedział, ja teraz będę indywidualnie do każdego szedł, będę się z nim kontaktował, bo byśmy mieli same prywatne objawienia. A jednak On dał nam Kościół, dał nam wspólnotę i chce, abyśmy my w środowisku jakimś, w grupie osób Go odkrywali i razem się o różne rzeczy modlili. Abyśmy wzrastali obok innych ludzi i nie tylko obok, ale razem z nimi. I po to jest ta modlitwa, aby ukazywała się wspólnota, aby również rozwijała się miłość. Ksiądz Jan Twardowski kiedyś ciekawie napisał, że po to są osoby chore, cierpiące, patrząc z perspektywy oczywiście społeczeństwa, aby wzbudzać miłość, aby one były jakoś takim pobudzaczem do tego, aby inni wychodzili, aby budziły się ich sumienia, ich wrażliwości, aby chcieli przyjść im z pomocą. I zobacz, rzeczywiście tak jest, że my nawet formujemy się dzięki tym potrzebom innych osób, że my pokazujemy dobroć serca, że chcemy na tę miłość odpowiedzieć, że chcemy się też zaangażować w tę modlitwę. Także ważna rzecz, wszystko nas formuje. Pan Jezus uczył, aby modlić się, rozmawiać do Ojca. Mówił, proście w imieniu moim, a Tatuś wam da. Nigdzie nie wspomniał też, aby modlić się do Marii, Matki Jezusa, czy do tak zwanych świętych. Nie wspomniał nigdzie o modlitwach na różańcu czy litaniach. Po co więc w Kościele tyle różnych tych modlitw? Po pierwsze, nie modlimy się do Maryi, tylko przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, Maryi, Matki Bożej. Nie modlimy się do świętych, tylko przez wstawiennictwo świętych. I skąd się to bierze? Bardzo ważna rzecz. Autorytety. Potrzebujemy ludzi, którzy są dla nas dowodem, że tak można. I to jest pierwsza warstwa wartości tych świętych, że oni są pewnymi bohaterami w swoich środowiskach, że przy takiej konstrukcji życia społecznego, gospodarczego, politycznego, jakiekolwiek bym tutaj nie wymienił, oni mogli stać się świętymi i pokazać heroiczną miłość, cnoty, odwagę. I dlatego są dla nas przykładem. I jeśli oni poprzez to nawiązali nić, a nawet bym powiedział gruby węzeł porozumienia z Panem Bogiem, jakiś taki kontakt przepiękny z Nim, to oni mają inne niebo. I w ogóle od koncepcji nieba tutaj się wiele zaczyna. Jak będziemy twierdzili, że niebo to jest wszystko takie jednorodne, dostajesz się, nie dostajesz, zero-jedynkowe, piekło, niebo, no to tak, to wszystko jest płaskie i wszyscy są tam tacy sami, ale jednak oni wchodzą z całą swoją historią życia i przez to ubarwiają niebo tą swoją wyjątkowością, że byli w stanie tak, a nie inaczej życie przeżyć.
więc my się do nich odwołujemy i prosimy przez nich Pana Boga. Nie dlatego, że nasze słowa nie mają wartości, nie dlatego, że Pan Bóg nie chce nas słuchać, tylko tam też jest ta kolejna część wspólnoty, która nam pomaga. Tak jak przed chwilą powiedziałem o tej wspólnocie tutaj na ziemi, wspólnym modleniu się, pójść jako wspólnota do Niego, tak również tam, już po stronie nieba, mamy orędowników, czyli te autorytety, które jeśli poprzez nie się zwrócimy, no to Pan Bóg jeszcze mocniej wzbudza swoje miłosierdzie. No to jest może psychologicznie trudne do wyrażenia, bo chcielibyśmy Pana Boga właśnie takiego, jak kocha, no to niech daje wszystkim tak samo. Nie, bo to od nas zależy, jak my się otworzymy na miłosierdzie. Od naszego kształtu życia zależy, ile my tak naprawdę skorzystamy z Bożej łaski, na ile się otworzymy na pewne aspekty Jego dobroci, na Jego znaki, na ile będziemy odczytywać. I w tym wszystkim jest nam potrzebny ten człowiek obok i ci, którzy są w niebie. Po prostu to tworzy pewien taki duchowy system, chciałem powiedzieć ekosystem, ale właśnie taki system powiązań duchowych, które nas na niego naprowadzają. I po to w Kościele są święci i po to jest Matka Najświętsza, jako ten piękny człowiek, nie Bóg, ale człowiek, który zgodził się na narodzenie Jezusa Chrystusa, na to, aby być Jego matką i przez to w swojej pokorze, no jest dla nas przewodnikiem wierzy, przykładem i również orędownikiem tam już. Jak ja to lubię często mówić, niebo nam kibicuje w osiąganiu przez nas świętości. A dopowiadając, jeśli chodzi o różnorodność modlitw, no to są różne barwy, różne style i po to zostały one wypracowane przez Kościół, aby nam ułatwić, dać nam różne drogi, którymi już kroczyły rzesze ludzi. Oczywiście, ty możesz modlić się indywidualnie swoimi słowami, ale możesz popatrzeć, jak to ktoś do tej pory robił. Rozumiem, się to kojarzy z fotografią, tak patrząc nawet na aparat, który jest przede mną, że w fotografii nie jest tak, że możesz od razu zacząć swój styl i ja będę tak się wyrażał, tylko musisz przeczytać ileś tam książek, obejrzeć różne tutoriale, nauczyć się obróbki zdjęć, jak do tej pory ludzie to robili. I kiedy już masz tę podstawową, klasyczną wiedzę, masz pewne szkoły fotografii, to wtedy możesz je połączyć, możesz złamać pewien styl, możesz go jakoś tam lekko podrasować, zmienić i wtedy wyrobić swój własny. Ale najpierw musisz bazować na czymś. Więc właśnie tą bazą są te modlitwy wypracowane przez Kościół. To na razie tyle, jeśli chodzi o modlitwę. Jeśli macie więcej pytań, piszcie je w komentarzach i będę w kolejnym odcinku o modlitwie Q&A tematyczny odpowiadał. Szczęść Boże, do zobaczenia. Zachęcam Ciebie do subskrypcji, dodania dzwoneczka, aby wszystko, co się pojawia na moim kanale, również lądowało na Twojego maila. No i co? Do zobaczenia. Szczęść Boże.